Jestem Jacek Grzegota, dziedzic z Jarnowca. Wnieście skargę na mnie, jeśli wam się spodoba. A przy sposobności na tego tu. A teraz pojedzie on swoją drogą. Zróż wianeczek i je, dziewczyna ma. Konik wodę pije, niebo w niebie zna. Jeśli będzie wodę brała, wtedy będzie mnie kochała. Zróż wianeczek biały komuś da. Do niego idziesz? Do rotmistrza? Nie, nie do rotmistrza idę. Tylko z panem już dłużej żyć nie mogę. Jak to? Nie możesz żyć. Czy cię czym skrzywdziłem? Nie, nie skrzywdził mnie pan. Tylko mnie tęskność jakaś wzięła. Jakże to? Wzięła chustkę na głowę i poszła. Uważanie miałaś niczym dziedziczka. Wcale mi tego nie trzeba. Jak to nie trzeba? Z bezdomnej włóczęgi panią zostałaś. Nie trzeba co? Jak to nie trzeba, ty chamskie nasienie? Kto w to wierzy? Kto? Kto? Ty, bo cię zastrzelę. Zastrzelę jak psa. Wielkie rzeczy. To strzelaj. Wolna wola. Ale wrócić nie wrócę. Nie wrócisz? Nie. Nie wrócę. Nigdy w życiu nie wrócę. Mój sokole.
Życie moje z tobą już skończone. Żal mi ciebie, bo dobry z ciebie człowiek. Ja nic nie poradzę. Żegnaj. Hanka. Żegnaj. Zruszone przemijały komuś da. Ignac! Ignac! Lecz do karczmy, przynieś wódki. Pół wiadra! Duchem mówię! Czego chcesz? Skąd go wziąłeś? Pewnie go ukradłeś. Kupić tego konia nie mam za co. Prezentów nawet od samego Pana Boga nie przyjmuję. A co dopiero od jakiegoś handlarczyka?
za niego chcesz. Dwieście rubli. Kiedy pieniądze? Kiedy pan dziedzic będzie miał życzenie. Co? Ja miałbym tobie coś zawdzięczać? To niech będzie za 6 miesięcy. Siodło mi niepotrzebne. Pieniądze za 6 miesięcy. I nie 200, a 250. Ignac! Obrok! Nazywa się Beniamiszek. Słyszałeś? Beniamiszek! Ignacy! Co się gapisz? Buty czyścić! A ten... A gdzie drugi? Jak to gdzie drugi? Przy samowrzątniku. No, nie szarp go tak. No, malutki, no. Przeprowadź go. Odprowadź do stajni.
Beniamiszek. Miszek, zapamiętałeś. Jaśle, dalmazyjski, ty, dobra, dobra. Czołem, czołem, masz myśli. Daj nogę. Co? Co? Daj. No. O, dobra. Dobra, dobra. O, to. No? Teraz już się nie rozstaniemy. Panie hrabio, popatrzcie!
Panie hrabio, jestem! Panie sąsiedzie, sprzedaj mi swojego konia. Mój złoty, jakem hrabia. Oddam wszystko. Zapłacę. Tysięcy nie pożałuję. Gdybyś królem był, choćbyś całe królestwo dał mi za mego konia, i tego nie przyjmę. Miszek. 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 Sprzedamy dom, ziemię. A sami gdzie oczy poniosą? Jaki to Bóg sprowadza? Jakiego to przepysznego konia ma pan dziedzic? Cała okolica zazdrości. Właśnie pan hrabia mówił... Mój koń niczego się nie boi. Obcemu nawet dotknąć się nie da. Zębami łapie. A i pies do niego nie śmie się zbliżyć. Zaraz nóżką przez łeb. Buch! I tyle było psiego życia. Proszę, jakby dla większej harmonii szczęścia i dla wyrównania krzywd dostaje pan dziedzic niemałe pieniądze. Ciotka pana zostawiła spadek. Jaka ciotka? Jaki spadek? Rejent z miasta dał mi list do pana dziedzica.
Ignac? Ignac! Zgodzimy specjalnego stróża. I kupimy sobie psy. Dużo psów i różne psy. Najlepsze będą kostromskie. Muszą być lepsze od hrabiowskich. Beniamiszek z byle kundysami nie będzie polował. I kupimy... Tobie kupimy Liberię ze złotymi galonami. Na każdym szwie. Obdarciuchu. A kostromskie dlatego, że one są szybkie. A ty widziałeś te krabioskie nabzdyczone chudzi rydła? Sokole. Ignat! Światło! Miszek! 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 Nie ma! Miszek! Ukradli! Ukradli! Miszek! Ukradli! Nie ma! Panie Judycu, tam też są ślady, tam.
poradzili. Panie dziedzicu! Kto tam? To ja, Ignac! Czego? Panie dziedzicu, niech pan otworzy! Co? Znalazł się? Wrócił? Niech pan dziedzicu, to ten handlarz. Handlarz? Pieniądze! Po pieniądze! Ty! Ty oszuście! Gdzie koń? Gdzie mój koń? Gadaj, gdzie mój koń? Ach, oszuście! Nocą kradłeś! W dzień po pieniądze przyszedłeś! Gadaj, gdzie mój koń? Za duszę! Za duszę! Oddaj konia! Co pan robi? Oddaj mojego konia! Gadaj! Że pan go już udusił! Oddaj oszuście! Oddaj konia! Koń zginął, co? Zginął, powiadasz? Czekaj, czekaj! Gdzie kupiłeś tego konia? Na Jampolskim jarmarku. Na Jampolskim. Ale od kogo kupiłeś? Od cygana. Jaki był ten cygan? Czarny. No, to stary, młody, no. Ani młody, ani stary. Co ci mówił ten oszust? Dawno go miał? Mówił, że dawno. Dawno? No to kto inny mógł ukraść, jak nie on? Tylko on. Komu innemu dałby do siebie dojść ten koń? Przecież go okiełznał, osiodłał. Derkę zostawił tam na słomie, jeszcze leży. Innego, a nie swojego dawnego pana, to by ten koń stratował kopytami na miejscu. Prawdę mówię? Musisz ze mną pojechać. Odszukać go przede wszystkim musimy odszukać tego cygana. Ignac, zaprzęgaj. Musimy pojechać. Zaprzęgaj. Pojedziesz ze mną. Pomożesz mi szukać tego złodzieja. Gdzie my go będziemy szukać? Wszędzie go będziemy szukać. Po traktach, po lasach, po drogach, po łąkach, po miastach, po wsiach. Zlituj się. Pomóż mi. Wszystko ci dam. Wszystkie pieniądze. Masz. Tylko ty go znasz. Tylko ty możesz mi pomóc. Jedziemy. Znajdziemy go. Z podziemi go wyciągniemy. On pod ziemię, my pod ziemię. On do diabła, my do samego Belzebuba. Wrócę na Benjaminsku, albo nie wrócę wcale.
dziedzicu. Najważniejsze, żem przyjaciela swego odzyskał. Musiałem zapłacić. Chciałem odebrać siłą, ale krzyk się podniósł na cały rynek. No, no i co było robić? A ty, Ignacy, jak zobaczysz w okolicy jakiegoś cygana, to w tej chwili leć po strzelbę. A ja już będę wiedział, co zrobić. Siadaj. Siadaj, mówię. Oto raz było w Smoleniu. Idę za handlarzem. Jest. Napadłem na jednego cygana. Wziąłem go za złodzieja. Zbiłem mu mordę. Jak się później okazało, to wcale nie był cygan, tylko syn popa. Siadaj, siadaj, mówię. Niegodziwiec zdarł ze mnie 120 rubli. Tak. A co tam? Pieniądz rzecz nabyta. Prosimy, witamy. Siadaj, braciaszku, ogrzej się. To są twoje pieniądze. Za konia. Siadaj, Ignacy, siadaj. O czym ja tu... Miałem wyjeżdżać z jarmarku. Wszyscy się już rozjeżdżali. Tego handlarczyka już dawno nie było. Uciekł. Nie zdzierżył. Boże Gota, jak już czegoś zapragnie, to się tego dobije. Żeby nie wiem co. Jarmark się kończył. Ostatni raz idę między wozami. Raptem patrzę, a tu Beniamiszek. Stoi. Związany razem z innymi końmi. Od razu z daleka go poznałem. I Beniamiszek poznał pana dziedzica? Jakiego to wspaniałego konia ma pan dziedzic? Można się nim pochlubić. Jednego za przyczyną złych ludzi pozbawiono pana, a pan nabył sobie drugiego w niczym nie gorszego, a może i lepszego. Co ty bredzisz? Jakiego innego? To jest ten sam Beniamiszek. Odnalazłem go. Jakże to, panie dziedzicu? O ile mnie pamięć nie myli, pańskiego konia dosyć dawno ukradli. No i co z tego? No ten jest siwy, jaki był. Jakże to, panie dziedzicu, siwe konie bieleją z czasem. Tak. Siwe konie bieleją. Precz, gacie!
panie dziedzicu. Jarim. Panie dziedzicu. Przecież tu nic nie ma. Pokaż to. Panie dziedzicu. No co? Bo Rymasz pytał się, kiedy pieniądze. Pieniądze! Za to hałar na mydło! Miszek. Czy to ty? Miszek! 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 Naprzód! No! Naprzód! Ty! Gawronie, ty! Naprzód! Hrabio! To my! Ignac, weź do karczmy, żeby tu natychmiast przede mną stało pół wiadra wódki.
tu czego pilnować! Skarb jaki osobliwy! Ruszaj się, kawronie! Panie naczelniku! Czego tam? Czy pan nie mógłby do nas zajechać, bo po mojemu mój pan zemrzeć zamiaruje i ja się właśnie tego boję. Jaki pan? Mój pan dziedzic. A, dziedzic. No, dawniej to bywało, że się zawsze wódki codziennie musiał napić, a teraz to się położył do łóżka i ja się boję, że już nic nie rozumie. Tak. I zamierza zemrzeć? Tak. Aha. A ksiądz był? Nie. Nie było. Do dworu. No. Piję dużo wódki, mówisz. Bywa. Księdza panu nie sprowadziłeś, sakramentów nie było, a wiesz ty, bracia, jaka z tego może być odpowiedzialność? Co? No? Widzisz? Mości Żegota. Panie chorąży.
przekazić jałowcem. No,